I teraz zapraszam Was na drugą część, czyli produkty do ciała i włosów. Także zaczynamy. Więc jeżeli chodzi o płyny do kąpieli, to użyłam płyn z Luxie. I on jest o zapachu Caramel Waffle, czyli wafel karmelowy. I pokażę Wam jeszcze tutaj skład, tylko go znajdę. I ten produkt, słuchajcie, pachnie niesamowicie. Kojarzy mi się ze świętami. Bardzo fajny produkt na długo starsze, bo to jest 1000 ml. I on kosztuje około 10 zł, a na przecenie chyba 7 zł, czy tam 8. I za taką cenę, za 1000 ml, to jest bardzo fajna cena. I jego działanie. On bardzo fajnie myje, świetnie pachnie, także jego bardzo polecam. I teraz będą dwa te same produkty z Joanny. I to będą żele pod prysznic, to takie same, widzicie, użyłam. Czekolada, słodka rozkosz, Sweet Delight. Tak wygląda i one są fajne, bo mają pompkę tutaj. I ja je kupiłam w Biedronce już jakiś czas temu. Tu jest skład i naprawdę te produkty świetnie pachną, naprawdę tak słodko, bardzo fajne produkty i fajne jest to, że mają pompkę i też chyba kosztowały około 10 zł, także ja Wam bardzo też polecam te żele pod prysznic, bo też fajnie myją i świetnie pachną. I kolejne dwa żele to będą z Original Source i pierwszy to jest czekolada i pomarańcza, a drugi to jest Dragon Fruit. Tak wygląda pierwszy i drugi. Ja te żele Wam bardzo polecam, kosztują 10 zł w Rossmanie i ja je bardzo lubię, bo mają świetne zapachy i też fajnie myją. Także bardzo fajne. Ok, i teraz będą produkty do ciała, jeżeli chodzi o masła. I pierwszym masłem do ciała będzie masełko z Tutti Frutti. Ono jest o zapachu litchi. Tak, dobrze mówię? Gdzie to pisze? Litchi i rambutan. I drugie też mam masełko z tej serii, tylko ono jest o zapachu karmelu i czego? Karmel i nie wiem, i trufle. Ja bardzo polecam te produkty, ja już chyba w tamtym projekcie tylko o nich mówiłam. Nadal je polecam, tylko że teraz zmienili opakowania i one teraz tak wyglądają. I akurat ja tu mam rozpnię i mango i chyba też w ulubieńcach o nich mówiłam. Ja te produkty polecam, świetnie nawilżają, na długo starczają i kosztują chyba około 10 zł, także Wam bardzo polecam te produkty. I kolejny produkt to będzie oliwka pielęgnacyjna z HIP, bez substancji konserwujących i bez olejków eterycznych. Tak wygląda. I ja tą oliwkę bardzo polecam. Pierwszy raz ją zobaczyłam u Niesi z Ameryki. I ja ją stosuję po goleniu i naprawdę bardzo fajnie nawilża skórę, nawilża nogi po goleniu, nie są podrażnione, także bardzo fajne. I kosztuje chyba też około 10 zł w Rossmanie. Także ja bardzo polecam. I teraz będą dezodoranty. I pierwszy dezodorant to będzie Nivea Invisible Black and White. Tak wygląda. Wam skład pokażę. Ja Wam tego produktu nie polecam, bo po tym produkcie pociłam się i naprawdę śmierdziałam. I no, nie polecam go.
i zmieniłam teraz na Nivea chyba Dry Comfort, taki w kulce, i on jest naprawdę świetny, bo nie pocę się tak bardzo i nie śmierdzę, tylko pachnę. Także bardzo fajny tamten jest produkt, ale tego nie polecam. I drugi właśnie to też będzie Sfa Pink Passion Fluorescent, i on też samo powodował to, co ten z Nivea, i też po nim się pociłam, i on ma taki bardzo mocny zapach, taki, nie wiem jak go określić, nie jestem dobra w określaniu zapachów, ale ja wam go nie polecam, chociaż moja mama go używa już od lat i bardzo go lubi, ale mi się nie sprawdził. I teraz będą perfumy Euphoria Calvina Kleina. Ja miałam taką małą, już wam pokażę, małą, ojej, nie mogę wyciągnąć teraz, słuchajcie, jak wyglądają. Zdarzy mi się tu niestety napisy, ale ja bardzo polecam ten zapach, on jest taki, nie wiem jak go opisać naprawdę, ale mi się bardzo podoba. Taki trochę chyba, bym powiedziała, piżmo, drzewo sandałowe, takie nuty ma. Jeszcze wam sprawdzę i napiszę, jakie właśnie ma nuty ten perfum na dole. Ale ja go bardzo polecam, jeżeli lubicie takie mocniejsze zapachy. I ja mówiłam o produktach do zmywania lakieru do paznokci. I tylko, że padła mi karta. Także pierwszym zmywaczem do paznokci będzie zmywacz z Biedronki Be Beauty, i on jest z lanoliną i gliceryną. Ja mówiłam o nim w tamtym projekcie Denko też, i on mi się dobrze sprawdza, ma taką fajną pompkę, więc to jest plus, i kosztuje chyba około 6 zł, 5, coś takiego, także ja go bardzo polecam. I kolejny zmywacz to będzie z zmywacz do paznokci, czyli ten Minion F, ziołowy, natłuszczający. I on naprawdę się fajnie sprawdza, bo nie wysusza płytki paznokci, tylko ją tak właśnie nawilża, jeżeli można tak powiedzieć o zmywaczu. Ale mi się bardzo fajnie sprawdził i kosztował też około 6-5 zł. Tak wygląda. I kolejny zmywacz to będzie z Rossmana i Sana. I ja ten zmywacz też bardzo lubię. Tak wygląda. I ja go właśnie też często używam. I kosztuje chyba, taka mała buteleczka kosztuje około 5 zł też. Fajny, nie wysusza płytki paznokcia, fajnie zmywa lakier, także ja go polecam. I kolejną rzeczą, produktem do paznokci będzie z Avonu przyspieszacz, spray przyspieszający wysychanie lakieru. Ja ten produkt bardzo lubię, bo on wystarczy, że sobie popsikam i on pozostawia taką powłokę tłustą, że po prostu nie można dotykać paznokci i się po prostu lakier nie odciska, i można dotykać właśnie płytkę paznokcia. Także ja polecam ten produkt. I teraz będą produkty do włosów. I pierwszy produkt będzie szampon upiększający włosy długie pozbawione blasku z Elsev L'Oreal. On tak wygląda i on ma w sobie takie drobinki złota, i powiem wam, że on spowodował mi kupież, ale włosy są właśnie takie nawilżone po nim i właśnie mają blask. Ja jeszcze wam pokażę skład tutaj. Mam nadzieję, że dobrą, tak, dobrą stroną pokazuję. To jest skład. On ma w sobie silikony niestety. I ja go kupiłam w Biedronce za około 10 zł. I kolejny produkt to będzie suchy szampon z Isany. I ja bardzo ten szampon lubię i polecam. On tak wygląda. Na dosyć długo, starczy chyba na około miesiąc. I oj, nie mogę zamknąć. I daje taką fajną objętość. I co jeszcze? I fajnie właśnie odświeża włosy, jeżeli
chcecie na przykład sobie odświeżyć, to on to fajnie robi. Ja go polecam i kosztuje 10 zł chyba. Ups, w Rossmanie. I znowu mi padła karta i ja mówiłam o szamponie z Altery. I on jest z migdałami i żożobą. Tak wygląda. Wam pokażę tutaj. I jeszcze skład. I powiem wam, że ten szampon bardzo fajnie myje włosy. Nie powodował mi łupieżu. Tylko, że plącze włosy, bo to jest naturalny szampon. I właśnie drugi produkt też pomógł mi w tym, żeby rozczesać włosy. I to jest odżywka z Schwarzkopf Gliss-Kur. Włosy matowe, łamliwe i ona właśnie ma ułatwiać rozczesywanie i nadawać połysk. Ona tak wygląda. I jeszcze wam skład pokażę tu. I właśnie ona bardzo mi pomogła, żeby rozczesać te włosy. I ona jest dwufazowa, ją trzeba wstrząsnąć. I właśnie też nadaje taki połysk i włosy są gładkie po niej. I ona jest w sprayu, nie wiem czy już mówiłam. Także można je używać na mokre włosy albo suche. I ja te produkty bardzo polecam. Także tyle. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli ci się podobało, to łapka w górę i subskrybuj tu na dole. Także także zapraszam was na moje kolejne filmiki i do zobaczenia. Pa! Kangura. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Także moi drodzy, to by było na tyle. No i co? I zapraszam was na kolejne filmiki. Pa!